Cześć, jestem Marta, a Wy jesteście na kanale Healthy Lifestyle. Ostatnio trochę było u mnie krucho z filmami. Jakoś nawet nie tyle, co zapominałam, bo cały czas gdzieś z tyłu głowy miałam, że te filmy powinny się pojawić i miałam wrzucone materiały na laptopa, żeby je tylko zmontować i opublikować. Ale bardzo dużo zwiedzaliśmy, bardzo dużo jeździliśmy, więcej nas w domu nie było niż było. Miałam też jakieś inne zobowiązania do zrealizowania, więc ten YouTube na te 3 tygodnie poszedł trochę tak w odstawkę. Ale teraz wracam i tak jak wcześniej Wam mówiłam, że filmy będą pojawiać się raz w tygodniu i na początku tak się pojawiały, później pojawiać się zaczęło troszeczkę więcej filmów, bo były tam nawet ze 2 razy w tygodniu. Nie wiem, czy w któryś tydzień nie było tak, że były 3. Teraz mam Wam dużo rzeczy do pokazania i możliwe, że ta intensywność filmów będzie większa, ale żeby nie przedłużać, dostałam paczkę od Bioelixir już jakiś czas temu. I nie nagrywałam Wam tak, jak zwykle nagrywam takiego pokazania paczki, otwierania paczki i tak dalej, a po prostu potestowałam sobie te produkty trochę, bo no nie było czasu, żeby nagrać ten film taki z pierwszego wrażenia, więc już będę mogła, poza tym, co pisze producent na opakowaniach, co napisał producent na opakowaniach, będę mogła już się do tego jakoś ustosunkować. Wiadomo, więcej będzie w ostatecznym mdęku, gdy te produkty już całkowicie zużyję, ale będzie to jakiś punkt odniesienia. Co do tej paczki, zostałam ambasadorką Bioelixir i to działa na zasadzie, że przez 3 miesiące dostaję od Bioelixir paczki. Ja te produkty znam, markę znam. Kiedyś kupowałam namiętnie w Rossmanie olejki, takie w takich małych buteleczkach. One są zapakowane w kartonik, w środku jest mała buteleczka. I chyba tam pamiętam, że brałam jojobę i z witaminą A, albo z witaminą... Chyba z witaminą A, wiecie co? Odgrzebię ten post na Instagramie, bo też na Instagramie, to było już ze 2-3 lata temu, stawiałam recenzję tego, więc jeśli to odgrzebię, to podlinkuję Wam w opisie. Ale żeby tutaj nie przedłużać, dostałam dwie serie. I jedna seria jest to intensywnie nawilżająca seria z baobabem i mamy tu wegańską odżywkę i wegański szampon. Jeśli chodzi o wegański szampon, tutaj ten napis jest taki trochę błyszczący, więc też ja po prostu produkty Wam podlinkuję. Tu już mam na samym dnie tego szamponu. Podlinkuję Wam w opisie, bo może dobrze nie być widać. Spróbuję nagrać przebitkę, ale nie wiadomo, jak to będzie. Tutaj mamy napisane, że szampon jest do włosów suchych. Sprawia, że Twoje włosy stają się miękkie, elastyczne i lśniące. Szampon nie zawiera silikonów. Najlepszy efekt uzyskasz po połączeniu z wegańską odżywką Bioelixir, która ułatwi również rozczesywanie włosów. 99% składników pochodzenia naturalnego. I tutaj mamy jeszcze napisane, że baobab jest bogactwem nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3, 6 i 9 oraz witamin A, C, D i E. Chroni i nawilża. Sekret Afryki, remedium na wszystkie problemy włosów, skóry i paznokci. Jeśli chodzi o wegańską odżywkę, ja ją użyłam raz albo 2 razy dopiero. Także tutaj to będzie tylko taka pobieżna recenzja wstępna bardzo. Intensywne nawilżenie, regeneracja, odżywka do włosów suchych sprawia, że Twoje włosy stają się miękkie, elastyczne i lśniące, czyli dokładnie to samo, co jest napisane na tej buteleczce. Jeśli chodzi o... Tak, tutaj z tyłu jest napisane o tym baobabie, co przed chwilą Wam czytałam. I co? Tym szamponem myjemy włosy zarówno ja, jak i mój narzeczony. Bardzo dobrze się pieni. My teraz kupiliśmy w Contigo, znaczy w zasadzie ja kupiłam w Contigo taką myjkę do włosów z takimi silikonowymi wypustkami. Już Wam ją chyba kiedyś pokazywałam w filmie. I używam jej przy każdym myciu, zarówno ja, jak i mój narzeczony. I niesamowicie spienia szampon. On sam w sobie, bo próbowałam też tak samymi dłońmi umyć skórę głowy, również się niesamowicie pieni. Nie trzeba go bardzo dużo nalewać, żeby porządnie umyć tę skórę głowy. Nie podrażnia. Mój narzeczony ma ten problem, że ma suchą skórę głowy. Ja mam dość normalną i mi się generalnie nie dzieją jakieś krzywdzące moją skórę głowy rzeczy. Ale no gdzieś tam te włosy jeszcze mam trochę podniszczone, bo wiecie, farbowania i tak dalej. One nie są w złym stanie, no bo Wy widzicie, że nie są w złym stanie. Ale gdzieś tam one mi się przesuszają, mi te włosy się praktycznie w ogóle
powiedziałam, przetłuszczają teraz. Mi się włosy generalnie nie przetłuszczają i ja mogę naprawdę bardzo długo wytrzymać bez mycia. Teraz mam włosy, które głową mam w sobotę, a mamy wtorek. Tak, mamy wtorek. I na dobrą sprawę jeszcze nie widać, żeby były brudne. Ja staram się ich nie myć codziennie, bo kiedyś miałam tak, że maniakalnie myłam włosy codziennie i te włosy po prostu zaczęły mi się przetłuszczać bardzo szybko. Codzienne mycie też nie jest dobre dla naszych włosów. Może takie co 4 dni też nie jest najlepsze, tak jak ja myję, bo ja tak myję co 4, co 5 dni, kiedy się przetrzymałam na tydzień i dalej nie były przetłuszczone. Ale no jakoś tak, wiecie, dla mnie to jest cała wyprawa, to jest olejowanie, to jest odżywka, to jest mycie, to trwa cały dzień. I ja muszę się naprawdę psychicznie nastawić, żeby tę głowę umyć. Jasne, nie doprowadzam do stanu, że te włosy gdzieś śmierdzą, one mi zawsze bardzo ładnie pachną. I jak są brudne i je ubrudzę albo się spocę na siłowni, to wiadomo, myję tę głowę, ale w takich normalnych warunkach raczej te włosy oszczędzam. To takie moje usprawiedliwienie, żeby nie wyjść na brudaskę. Ale wracając do tego szamponu, umyłam pierwszy raz włosy tylko tym szamponem, nie nakładając odżywki, bo zawsze lubię sobie sprawdzić, czy gdybym nie miała czasu, bo zawsze nakładam odżywkę, ale gdybym nie miała czasu, czy rozczesuję włosy. Tak, rozczesuję się włosy bez problemu i nie wyglądają na takie suche, sianowate. Mi niestety włosy, niestety, zaczynają mi się chcieć kręcić i one się falują. Mówię niestety, bo one falują się dotąd dość mocno, później są proste, bo są bardzo ciężkie i wyglądam trochę jak baran do tego momentu. Do momentu tutaj, gdzie się żuchwa zaczyna, to mam zawsze włosy jak baran. I ja je rozczeszę, więc mam wtedy sianko. Ale nakładam jakiś olejek, jakoś to wygładzam. I niestety nie wiem, czy iść w to wydobywanie skrętu, bo myślałam, że będę szła w to wydobywanie skrętu, czy dać sobie spokój i po prostu prostować włosy, albo używać czegoś z silikonem, żeby one mi się wygładziły. Bo czasem sprawiają wrażenie takich właśnie zniszczonych, a one nie są zniszczone, tylko no tak się dzieje, jak się rozczesze włosy, które się kręcą, falują. Ja na Instagramie wstawiam relacje co mycie, żeby pokazać Wam, jak te włosy wyglądają aktualnie i dostałam dużo pochwał, od kiedy używam tego szamponu. Co do tej maski, a w ogóle właśnie ta seria, ale jeszcze mam jedną, którą Wam pokażę, rewelacyjnie pachnie. Ja nie wiem, nie wiedziałam, że baobab i tam drugą serię mam z czarnuszką. Nie wiedziałam, że to może tak cudownie pachnieć na włosach. Jeśli chodzi, coś tutaj mamy jeszcze a propos, producent obiecuje nam intensywne nawilżenie i regenerację. I tutaj ok, dla mnie jak najbardziej te warunki, te obietnice zostały spełnione. Jeśli chodzi o drugą serię, druga seria, tak jak już Wam powiedziałam teraz, zdradziłam troszeczkę, jest to seria z czarnuszką. Jest to regeneracyjna maska z czarnuszką, która regeneruje, nawilża i stymuluje wzrost włosów oraz regenerujący szampon z czarnuszką, który również regeneruje, nawilża i stymuluje porost włosów. Tutaj mamy czarnuszkę, żeńszeń, bergamotkę, jedwab, pantenol, czyli takie do wygładzania, olejek z opuncji i komórki macierzyste jabłka, zarówno w masce, jak i w szamponie. Mamy tutaj napisane, że szampon do włosów osłabionych, zniszczonych i wypadających odbudowuje strukturę Twoich włosów, wzmacniając cebulki oraz stymulując je do wzrostu. Na masce jest napisane to samo. Czy mamy tutaj jeszcze... No nie, sposób użycia. Tutaj więcej już nie jest napisane. Zarówno tę maskę, jak i ten szampon użyłam po 2 razy, po raz, więc też nie mogę za wiele jeszcze powiedzieć. Ja mam mocne włosy, mi włosy nie wypadają i mi włosy bardzo szybko rosną, więc też nie będę miała jak się odnieść do tego, czy rosną mi szybciej, bo mi się wydaje, że po prostu nie da się, żeby te włosy rosły szybciej, bo one rosną w takim tempie, że co chwilę muszę podcinać końcówki. I to naprawdę jest czasem co miesiąc i ja podcinam taki kawał włosów i mi się cały czas wydaje, że nic ich nie skróciłam. Także no tutaj mam szczęście, niektórzy mogą mi pozazdrościć, ale być może jest to też zasługa tych masażów głowy i pobudzania tego krążenia. Tutaj tak samo jak w przypadku tamtych produktów z tamtej serii,
Nie miałam problemów z rozczesywaniem włosów. Te włosy faktycznie są bardziej zmiękczone, nawilżone, przyjemnie pachną. Jeśli lubicie zapachy takie, no tutaj nie pachnie tylko czarnuszką. Tutaj Wam przeczytałam, jest ta bergamotka, jedwab i tak dalej. I czuć tę taką mieszankę, która jest taka jak nie wiem, w salonach spa chciałam powiedzieć, ale właśnie w takich jakichś salonach kosmetycznych, gdy oddajecie się specjaliście i nakłada Wam te wszystkie przyjemne produkty, to taki to właśnie jest zapach. Ja tu czuję takie, tutaj to czuję nawet takie perfumy i chyba to jest ta bergamotka. Jeśli lubicie kwiatowe zapachy, to to jest właśnie taki bardzo kwiatowy zapach, zarówno szampony, jak i maski, bo one pachną tak samo. Czy coś jeszcze mogę powiedzieć? Nie wiem, wiecie jakie mam włosy, wiecie jak wyglądają moje włosy i ja zawsze mówię czego używam, bo często dostaję pytania, czego używam, że mam takie ładne włosy. No to tutaj macie już, wiecie już, że używam tego. Wcześniej pokazywałam Wam w filmach też inne produkty, na przykład produkty Zanven, które też są rewelacyjne. I miałam różne wzloty i upadki, jeśli chodzi o produkty do pielęgnacji włosów czy do mycia włosów. Ale jeśli chodzi zarówno o Amwen, tak jak tutaj o Bioelixir, ja lubię eksperymentować, ale to będą moje pewniaki, do których na pewno będę wracać. No teraz jeszcze nawet nie tyle co wracać, bo i tak jeszcze przez 2 miesiące dostanę paczkę od Bioelixir, więc też będziecie widzieć, co używam i w jakiej kondycji są moje włosy. Ale jeśli już te przesyłki się skończą, to ja na pewno będę kupować. Na zmianę przypuszczam Zanven, bo jeszcze się zastanawiam nad tym wydobywaniem skrętu, ale bardziej właśnie w tym kierunku. Ta pielęgnacja ma dość dobre składy, znaczy w sumie w zasadzie ma bardzo dobre składy. Ja Wam tu wszystko jeszcze podlinkuję, tak jak wspominałam. I jeśli coś mi odpowiada, to może nie warto za bardzo eksperymentować, tylko przykleić się do tych pewniaków. No i co? W dzisiejszym filmie to tyle. Ja pewnie będę jeszcze w tym sweterku właśnie. O, fajny sweterek. Na pewno jeszcze w tym sweterku będę nagrywać za chwilę więcej filmów, bo nie będę się przebierać specjalnie do kilku filmów, a chcę nagrać dzisiaj serią, bo jest wczesna godzina, a ja już wszystko ogarnęłam i mam siłę, więc będę nagrywać w opór. I co? W opisie zostawię Wam linki do społecznościówek, linki do tych produktów z Bioelixir. I co? No i chyba to tyle. Żegnam się z Wami. Pa, pa!